To mnie najbardziej w dzisiejszej piłce denerwuje, taka chęć takiego aktorstwa, taniego aktorstwa, żeby przeaktorzyć, pokazać, wymusić. To jest... W piłce najważniejsze jest technika użytkowa. To znaczy, musisz umieć piłkę przyjąć i ją oddać. W szatni to nie jest tak, jak wszyscy myślą. W szatni też jest zazdrość. W szatni piłkarze patrzą na tego lepszego, bo zarabia 3 razy więcej i od niego oczekują dużo więcej. Na kanale Wujka Czarka wita Was Wujek Czarek. Nie sam, jest w moim domu w Warszawie. Nagle, cudownie pojawił się nie kto inny jak sam Zbigniew Boniek. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Żółwika sobie damy. Cieszę się, że jestem u Ciebie. Ja dziękuję Tobie, że przyjąłeś moje zaproszenie. To nie było problemem, bo my się, tak można powiedzieć, znamy z widzenia, tak? Znamy się tylko z widzenia. Znamy się tylko z widzewa. A jedno o drugim nic nie wie. Natomiast żeśmy się kilka razy gdzieś tam widzieli na lotnisku. Tak. Przyszła pora, żeby sobie troszeczkę pogadać. Tylko się zastanawiam, kto tu kogo powinien przepytywać. Czy ja Ciebie, czy Ty mnie? Ja chyba nie dojrzałem do tego, żebyś Ty mnie przepytywał. Ja uważam, że byłoby wiele ciekawych rzeczy, gdybym ja Cię spytał, no ale dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na tym kanale jest akurat tak, tu Cię niestety niemiło zaskoczę, że oni o mnie wiedzą już wszystko. Wszystko? Tak, ale nie wiedzą, że znam Ciebie. I to jest dla nich niespodzianka. No tak, nie wiedzą chyba, skąd Ty jesteś, prawda? Bo Ty jesteś... Niewiadoma, jak się dobrze człowiek popatrzył, to... Nie było wtedy jeszcze masztów na Widzewie, bo nie było sztucznego. Nie było. Ale kominy było widać, niektóre tam zakładów, także bardzo blisko. No zresztą jak byliśmy młodzi, to wszyscy żeśmy komuś kibicowali. Tak, no ale wiesz, Widzew to jednak była drużyna, której oddałem serce. Ten nowy stadion, który został zbudowany, no tam mam swój wkład. Wiesz, ja bardzo zabiegałem o to, żeby ten stadion powstał i przyznam Ci się teraz, że za każdym razem, kiedy będę chciał pojechać na Widzew obejrzeć mecz, to czeka na mnie loża. Tak mi obiecano, że panie Cezary, pan tutaj jest VIP-em i wiesz, do końca swoich dni. Ale jak już będziesz chciał pojechać, to żeby Cię nie spotkała niemiła niespodzianka. Wielu ludzi się różne rzeczy można obiecywać, to daj mi jakieś takie uderzenie telefonem, to ja tylko im przypomnę. Albo do pani prezes zadzwonisz, prawda? Tak. Czy coś takiego. Natomiast no, kiedyś będziemy się razem na Widzew bardzo wybrać. Chętnie. Miejmy nadzieję, że pójdą gdzieś do tej ekstraklasy, prawda? To było no dobrze. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Ale właśnie chciałem Cię zapytać o ten Twój, bo Ty jesteś z Bydgoszczy, Zawisza Bydgoszcz, to był Twój pierwszy zespół, pierwsza drużyna, ale bardzo szybko przeszedłeś. Jedyna. Chciałem zrobić transfer w wieku 13 lat. No powiem Ci, zresztą w książce, o której potem sobie porozmawiamy. Ale właśnie, bo to jest pretekstem, słuchajcie, moi drodzy. To jest fantastyczny pretekst. Opowiem Ci dobrą anegdotę. W wieku 13 lat ja byłem zawsze... Byłem ambitny, chciałem grać, kręciło mnie tu na podwórku. Grałem z tymi wielkimi, wysokimi, strzelałem bramki. Nagle idę do klubu i trener mnie wystawia na 20 minut do końca, na 25 minut do końca. A ja czuję na tych treningach, co mnie tu wystawia, 20-25 minut do końca, jak ja czuję, że jestem od tych dużych... Lepszy. Ale ten mówi, słuchaj, ale ty musisz najpierw trochę urosnąć, wzmocnić się mięśniowo, bo to jest ważne. No, kiedyś nie wytrzymałem i transfer. Mówię, nie, dziękuję, do widzenia. Ja idę do Polonii Bydgoszcz, klubu mojego ojca. Zresztą Zawisza Polonia, to jest 2 kilometry różnicy. No i poszedłem do Polonii, wyżej chciał tu jednak z wami trenować, bo mi się w Zawiszy już nie podoba. I przyszedł do ciebie trener z Zawiszy. Mój trener wpadł do szatni, jak się dowiedział, powiedział, kiedy ma pierwszy trening Zbyszek? Jutro o 16. O 16 wpadł do szatni pan Konrad Kamiński, niestety nieżyjący, już fantastyczny facet. Wszedł do tej szatni, patrzy, znalazł mnie tam w rogu, złapał mnie za uchę, dał takie dwa, wiesz, liście. Z liścia. Na Zawiszę z powrotem. I się skończył kontrakt. Pierwszy transfer. Ja wyglądam na pierwszy transfer. Z powrotem. Skończyło się. Tak. Ale miał rację, bo rzeczywiście potem zaczął troszeczkę więcej mnie wystawiać. No, wiesz, no, jak byliśmy młodzi, mi się strasznie podobało grać w piłkę, no, mogłem grać od rana do wieczora. No ale jednak przyjechali z Widzewa do ciebie. Oni wtedy awansowali do pierwszej ligi. Tak, ale to już była piłka, można powiedzieć, prawie poważna, bo to ja już miałem prawie 18 lat miałem, oni mnie tam oglądali. Przyjechali obejrzeć mecz. Ja już grałem jako młody, utalentowany junior. Nie strzeliłeś karnego? Nie strzeliłem karnego, bo nikt nie chciał tego karnego strzelać. Okazało się podobno, że niektórzy mieli interes, żeby Zawisza ten mecz
przegrał, prawda? Ci starsi, dlatego nikt nie chciał strzelać, no to wysłali młodego. Bramka się rzucił w lewy ruch, ja strzeliłem w prawy. Tylko niestety, że wtedy jeszcze były... Kwadratowe słupki. Kwadratowe, bo jakby było okrągłe, to pewnie od słupka wpadłaby do bramki, bo pamiętam jak dzisiaj, że po uderzeniu piłka przeleciała całą długość linii i poszła i wyszła gdzieś tam dalej, pewnie by wpadła. No ale to są takie historie, które powodują, że i w tej książce opisałem też to, no bo to spowodowało, że potem gdzieś tam były jakieś konsekwencje tego niestrzelonego rzutu karnego, ktoś tam do mnie miał jakieś... No nie ktoś, tylko major. Major i mistrz olimpijski. Mistrz olimpijski. Wisław Krzyszkowiak, ja mu odpowiedziałem i tak dalej, wzięliśmy winy. Ale ty zawsze miałeś opinię takiego krnąbrnego, ja pamiętam, ja miałem rodzinę w Łodzi. Wiesz, i najwięcej anegdot i takich, oczywiście niesprawdzonych, wtedy nie było tych gazet kolorowych, nie było takich tabloidów, nie było niczego. Nie było telefonów komórkowych, nikt cię nie mógł nagrać, nikt cię nie mógł zdjęcie zrobić. Tak, i wiesz, ja pamiętam, że jak przyjeżdżałem do mojego stryjka i do ciotki, to oni zawsze opowiadali mi o dwóch osobach, o Bońku i o Łazuce, jeszcze tam Bogdan Łazuka mieszkał wtedy w Łodzi. Boguś? Tak. I to były, tylko się mówiło o tych dwóch osobach w Łodzi. To były takie wiesz, no ale Boniek. Ja pamiętam, nie pamiętam, co to był za mecz Widzewa. Pierwszy, na który się dostałem z takiej gigantycznej kolejki, udało mi się przedrzeć. Jestem na tym. I ty udzielałeś wywiadu, takie płonące włosy, rozumiesz, kamera, tam się wszyscy rozgrzewają. I ja pamiętam skład wtedy zespołu. Nie żartuj. Tak. Ja pamiętam Tłokiński, Surlit w bramce, Młynarczyk, no oczywiście z jedenastką, wiesz. Dworski, Smolarek, tak. Ja pamiętam, że wtedy Wolnego wykonywał Surlit. I on miał takiego strasznie mocnego kopa, z ósemką grał. Z ósemką. Tak. Jeszcze graliśmy polskimi piłkami, taki P5 z Wałbrzycha. I to były takie piłki dość lekkie, że jak z wiatrem ją dobrze Surlit uderzył, to... To ona tak leciała, no i nie wiadomo i strzelał w siatkówce dużo. Nauczył nas trener takiej zagrywki, bo on twierdził, że piłka, która nie ma rotacji, jest nieprzewidywalna. Właśnie ona tak dziwnie, nie, bo tak jak z bronią, lufy są gwintowane, żeby pocisk się kręcił, bo wtedy trafia w dany ten. Jak nie było gwintowane, to ta kula sobie leciała nie wiadomo gdzie. Tak samo piłka. Dzisiaj czasami widać, jak są rzuty wolne i piłkarze. Dzisiaj piłkarze są na butach. Na przykład mają takie naklejone na tym początku buta takie z gumy, taką zupełnie lekką, prawie niewidoczną warstwę i to powoduje, że ta guma jak do piłki dochodzi, to ona dociska się. Jak piłka odchodzi, to ta guma powoduje, że piłka ma różne wibracje. Bo to nie jest tak jak dzisiaj, czasami się zastanawiamy, dlaczego piłka, jak ktoś uderzy piłkę dzisiaj... Tak jakoś dziwnie leci, to widać na powtórkę. To nie leci dlatego, że jest źle zrobiona. Po prostu technologia. But jest tak dzisiaj dopasowany, że jak uderzysz takim prostym czasami podbiciem, to daje taki efekt i bramkarzowi wtedy trudno złapać. Zresztą a propos bramkarzy, to ja dzisiaj widzę, wszyscy bramkarze wypluwają piłki. Dziś obecnie jakiś strzał, to wszyscy... Wybijają. Nie chcą łapać. Kiedyś łapali. Kiedyś jak Młynarczyk. Dzisiaj jedynym bramkarzem w Polsce to jest Boruc. Że jak mu nawet mocno strzelają, to on bierze ją bezpośrednio na piersi i potrafi ją przytrzymać i zahamować. A wszyscy inni to gdzieś ją piąskują i tak dalej. To już jest zupełnie inny zawód. Dzisiaj bramkarz x lat temu, to co innego. Dzisiaj bramkarz musi grać dobrze nogami. No tak jak Jan Tomaszewski grał na Wembley przecież z Anglią, ten słynny mecz. No oczywiście, kiedyś bramkarz musiał umieć bronić. Ale na przedpolu grał, on na całej szesnastce wybijał, on pamiętam, on był wszędzie, był bramkarz. Dzisiaj, a w tej chwili stoją na 5 metrach i bardzo rzadko wychodzą dalej. To jest raz, że bardzo rzadko, poza tym dzisiaj bardzo często mówi się, że chcą bramkarza, który gra bardzo dobrze nogami. Nie wiem, po co bramkarz. 11 zawodnik. Ale ja bym chciał bramkarza, który przede wszystkim bardzo dobrze broni. Żywi bramki. Tak jak dzisiaj. Dzisiaj Sergio Ramos, fantastyczny obrońca. Tak się piłka zmienia, taka dygresja. Dzisiaj Sergio Ramos strzelił chyba niedawno setną bramkę, prawda? I jak go się chwali, najlepszy obrońca zdobył setną bramkę. Oczywiście. Ale Gentile 100 to do szpitala wysłał. Bo był obrońcą, który bronił bramki. Teraz pytanie, co jest ważniejsze? Umiejętne, dobre bronienie bramki, czy obrońca, który strzela bramkę? No tak. To jest, dzisiaj piłka się zmieniła, świat się zmienił, piłka się zmieniła, inne postrzeganie. Ale żeśmy byli na Widzewie, prawda? Na Widzewie, na meczach. No ale też kiedyś inaczej było gra na czas, pamiętasz? No, piłkarze mogli zagrywać do bramkarza, który mógł piłkę złapać. Tak, tu się przepisy bardzo zmieniły i na korzyść. Tak. Kiedyś jak w 75 minucie prowadziłeś 2-0, to mogłeś spokojnie
Spacerek, mogłeś tam się dobra, spokojnie z sąsiadem, czasami jak się szło na mecz, to ludzie czasami brali sobie ćwiartkę taką, były, pamiętasz, takie butelki, ćwiartka wódeczki, to je brali w dwójkę. Ja nigdy nie piłem, no, alkohol jest straszny. Aha, no to... No, Pamiętam, bo jak ja byłem mały, jak chodziłem na mecz, to zawsze brałem plastikową torebeczkę do kieszeni. Się szło na stadion i przed wejściem się stało, jak szedł jakiś taki facet, gość, który dobrze wyglądał, to zawsze się pytał, proszę pana, mogę wejść z panem? I ten facet sami brał cię pod rękę i wchodziłeś opaka, jako, łebka, jako swoje dziecko czy coś takiego. Na jeden bilet się wchodziło dwóch, ten tam cieć na tym, na wejściu nie protestował, potem dziękuję. I po meczu, ja pamiętam, zostawałem, jak wszyscy wyszli, się zebrało z 20-30 butelek, się poszło do domu, się pięknie umyło, na drugi dzień... Po złotówce były. Po złotówce. Ja tak robiłem, żeby do kina pójść. 20 butelek, to było 20 złotych, to było tak. Na orężadę za złoty 60, tak. Bo kosztowała orężada złoty 60. A gałka lodu w złoty 20 u nas kosztowała. Tak jest, złoty 20, była gałka lodu złoty 20, orężada złoty 60. Czasami jeszcze było na bilet do kina, nie trzeba było mamie ani tacie zawracać gitary, bo nie były to jeszcze czasy. Lak się oskrobywał, pamiętasz, bo te butelki były lakowane, trzeba było, ja musiało być czysta. Wiem, pamiętam. I komu to przeszkadzało, pamiętam, takie rzeczy było. Wchodziło się, faceci sobie szli w dwójeczkę, sobie popijali. Ja cię chcę zapytać, wyszło jaką rzecz? Bo ja nie chcę sensacji ani nic, wiesz. Obojętnie, możesz pytać. Ja słyszałem, ja cię kiedyś o to pytałem, nie powiem jaka była odpowiedź, bo może teraz odpowiedzieć inaczej. Ja słyszałem taką plotkę, ja pamiętam w przerwie któregoś meczu mój kolega pije piwo. Ja mówię, co ty pijesz piwo w trakcie meczu? On mówi, Boniek tak robi, zawsze w przerwie meczu wypijał jedno małe piwo, bo tam jest witamina, kompleks witaminy B, jest chmiel, daje to energię. Czy to prawda? To nie przypominam, może się zdarzyło, ja sobie nie przypominam. Mynarczyk czasami w przerwie fajki palił, nie? No ale bramkarz to nie musi biegać. Bramkarz to nie musi biegać, nie no, nie wiem, chyba jednak się coś takiego... Nie, nie powinno, nie? Bo nie, no nie, no nie, no gdzie, no przecież to nie wydaje mi się. Nie. A czy wypiłeś tego piwa, to nieprawda? Nie, no pewnie, że nieprawda, no. Gdzie, no. Bzdura, no ale patrz, jakie przypisują ludziom sławnym, wybitnym. Ale to o każdym z nas jest 100 tysięcy rzeczy. Ja słyszałem, że mam hotel w Szczyrku, że gdzieś tam dom w Zakopanem. No ja mam tyle pałaców. Tak, ja w Zakopanem byłem raz w życiu i pojechałem, mówię, więcej nie jadę, bo tam było jak na deptaku w Warszawie, pełno ludzi. Pełno ludzi. Nie, to nie dla mnie. Dobra, to co, jedziemy? No jak gadamy cały czas. A gadamy cały czas, tak? A ja myślałem, że żeśmy wygosili. Nie, dobra, o to piwo cię zapytałem specjalnie. Specjalnie, nie. To się nagrało. Nie, to chyba wydaje mi się, że... Ja ci powiem coś, nie w porównaniu do ciebie mam tą wadę, że ja nie jestem abstynentem. Ty jesteś abstynentem, ja nie jestem abstynentem. Nie, ja sprostuję, nie jestem abstynentem. Uważam, że do każdego posiłku można zastosować odpowiedni alkohol, do steka, nie wyobrażam sobie steka, bez lampki czerwonego wina dobrego. To trzeba też, trochę naszych ludzi trzeba wyedukować, prawda, do czego jest białe. Do tatara, no... Wódeczka musi być. Taka. Oczywiście. Ja muszę powiedzieć, że nie. Ja raczej nie jestem takim, żebym tatar, stek czy coś takiego, ale jak jesteśmy z kolegami czy coś takiego, jak jest dobry wieczór, no to czasami no, wszystko jest dla ludzi, a dla mężczyzn na pewno. Ale to nigdy mi się nie zdarzyło, albo prawie nigdy. Raz mi się zdarzyło, że straciłem kontakt z rzeczywistością. Ale nigdy mi się nie zdarzyło, bo to zawsze tak dla przyjemności. Natomiast nie, no, jeżeli chodzi o tą karierę, o wszystko to, co się działo na boisku, nie no, to nie są rzeczy, na które bym sobie pozwolił, absolutnie. Zresztą zawsze w takich... Zresztą ja ci powiem coś, na twarzy masz wypisane, jak się prowadzisz. Tak. Po 50 roku życia człowiek ma na twarzy wypisane, się dobrze prowadzi, czy pali, czy nie pali. Jak czy... mój kolega, nasz wspólny kolega, przyjaciel Olaf Lubaszenko mówi, po twarzy widać, ile łyski przez tę twarz przepłynęło. Oczywiście, a ja w ogóle ci powiem coś, ja uważam, że człowiek na twarzy ma wymalowane wszystko. Na twarzy widać wszystko, tylko trzeba umieć to czytać. Mhm. Bo po twarzy, po oczach, po spojrzeniu, po tym, jak mówisz, jak wszystko można ludzi oceniać. Według mnie twarz to jest niesamowity materiał do analizy człowieka. Ja to czasami tak mam. Na przykład ja w PZPN-ie, oczywiście mam sekretarza generalnego, wziąłem młodego chłopaka Maćka Sawickiego na sekretarza generalnego 8 lat temu. Ja muszę powiedzieć, że zrobił krok do przodu niesamowity, jestem bardzo zadowolony i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w jego zadaniach jest też, że tak powiem, kompletowanie administracji Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale ja myślę tak, Maciek, ale jakikolwiek pracownik przyjdzie do PZPN-u, to najpierw musi wejść do mnie musi wejść do mnie, żeby się ze mną przywitał i chcę mu w oczy
spojrzy, bo według czyli mnie... Czyli umiesz dobierać ludzi. Ja, wydaje mi się, to, jeżeli mam jakąś zaletę, tam nie przyjęliśmy to, żeby się ani chwalić, ani ganić, jeżeli mam jakąś zaletę, to wydaje mi się, że bardzo szybko potrafię się na ludziach poznać. I wydaje mi się, jak ktoś mi na pierwszy rzut oka podpadnie, czy coś takiego, to a ja mam odwrotnie, ja zawsze... Daje się nabrać? Moja żona, widzisz, bo ja uważam, jestem zwolennikiem tezy, że coś takiego jak kobieca intuicja nie istnieje. Bo mężczyźni mają dokładnie taką samą intuicję, tylko kobiety jej słuchają, a my robimy na przekór. I jak mi intuicja podpowiada, że to jest frajer, bandzior, jakiś rozumiesz? Kobiety, a ja mówię, dam mu szansę, niech spróbuje. I zawsze mnie, bracie, dostaje w tyłek. Ja nie jestem taki, żeby ludzi kasować, bo ja nie jestem... Też nie. Ale po prostu mówię, nie, stary, żyj swoim życiem, ja będę żył swoim życiem, rób swoje. Mogę ci wystawić dobry ten list rekomendacyjny, ale tutaj nie będziesz pracował. I ja lubię czasami w związku, jak ktoś chodzi po związku, to musiał mieć moje okej, że w tym związku byłem. Zresztą z kilkoma ludźmi musiałem się pożegnać, a czasami było tak, że mówię, kurczę, Maciek, ten mi się nie podoba tutaj. Bo jak przyszedłem, to tam, prawda, ja wszedłem na miejsce kogoś, na miejsce Grzegorza Laty, czyli byli na przykład ludzie w PDSP-nie, którzy pracowali. Ja czasami tak chodzę, tu patrz, Maciek, ten mi się nie podoba. Okazało się, że po pół roku, po roku... Miałeś rację. Miałem rację, bo ani to żaden pracownik, a gdzieś tam się bawili czasami w politykę, czy coś takiego, a my też jesteśmy jako związek absolutnie apolityczni. No powinniście być, a jesteście? To znaczy, jak każdy, ja mam bardzo dużo młodych ludzi w związku, każdy może mieć swoje. Każdy może mieć swoje, pewnie ty masz, ja mam, czy coś takiego, no, sympatię można mieć. Natomiast wydaje mi się, w codziennym życiu i w codziennej pracy zawodowej, no to schodzi to na dalszy plan. Powiedz mi, wiesz, teraz powiedzieć o tej książce, dlatego że ona, zobaczcie, jest genialna okładka. To zdjęcie bardzo dobrze mówi, tak jak czytam po twarzy, to jest facet, który cały czas patrzy w przyszłość. Jakie ty masz? Masz jakieś plany jeszcze sportowe? Typu, kurczę, nie wiem, mi się trenerka cię interesuje, czy coś takiego? Ja już trenerem byłem, miałem z tym trochę też problemów. Uważam, że wiedziałem, na czym to polega, ale tak się składało, że czasami myślałem, że ważniejszy jest trener od drużyny. Brałem drużyny słabsze, nie zawsze ten wynik był najlepszy, ale jak wziąłem drużynę dobrą, to od razu z nią tam gdzieś we Włoszech awansowałem. Nie o to chodzi. Natomiast wiesz, na czym się łapię? Rzucam i tam patrzę do przodu i mówię, aha, teraz przestanę być prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, trzeba dalej coś robić fajnego. Mam tam jakieś swoje biznesy, swoje interesy, ale coraz częściej zaczynam się zastanawiać, aha, nie, no zaczekaj, ale tu jakbyśmy to zrobili, to gdzieś efekt może być za 3, 4, 5 lat, to ile ja wtedy będę miał? Tak, myślisz w ten sposób? Zaczyna się włączać, wiesz, taki sygnał, że trzeba patrzeć do przodu. I to jest jedyna rzecz, która mnie czasami... To mnie żona ostatnio, ja sobie to uświadomiłem, że zrobiłem raz tak ostatnio, jak żona mówi, wiesz co, musimy kupić takiego dużego, fajnego psa, labradora. Ja mówię, kurna, on będzie rósł, to ile ja będę... Ja mówię, ty, to my odejdziemy razem. Jest takie prawdopodobieństwo. Mówię, nie, wiesz, i ten, ale nie, jest już coś takiego. Olafowi wczoraj składałem życzenia, bo miał urodziny. I właśnie mówię, wiesz, coraz częściej myślę o tym, że przemijamy. A ja mówię, kurczę, a ja, może dlatego, że mam małe dzieci, wiesz, i ten, i jakoś taki punkt odniesienia mam trochę inny, że cały czas mi się wydaje, że mam 38 lat. No ja się nie czuję na 38, ale się czuję młodo, silnie, dobrze, mam energię, uprawiam sport i tak dalej. A propos psów, to ja też, ja zawsze jak byłem mały, to tam miałem psy w domu. Zresztą jak byłem w Łodzi, nawet jak grałem w piłkę, też miałem psy boksera francuskiego. Później gdzieś wyjechałem do Włoch i tak dalej. Nie było czasu, bo człowiek zawsze gdzieś... Ciągle w drodze, ale mówię do żony tak, słuchaj, jak skończę być prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, będę miał na pewno więcej czasu, muszę sobie kupić psa. I teraz jestem na etapie, jakiego ja sobie muszę wybrać psa. I tu się biję z myślami. Czy psa kupić, czy pójść do schroniska i uratować jakoś psa małego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ja muszę ci powiedzieć, że ja to w ogóle mam trochę bzika na punkcie psów, bo psy bardzo lubię. I nawet tutaj w Warszawie gdzieś jest takie jedno schronisko, gdzie tam zawsze raz w roku wysyłamy troszeczkę kasy, czy ja sam wysyłam dla takiej jednej pani, żeby o te psy lepiej dbały, bo wiadomo, to nie są żaden biznes, to jest po prostu taka ludzka solidarność. I teraz jestem na etapie studiowania, jaki pies byłby najlepszy. I muszę ci powiedzieć, że to nie jest takie proste. I też się czasami czytam, pies ten uczciwy, przywiązany, lubi właściciela, czy coś takiego.
żyją do 13-14 lat, to mi się komputer 13-14, 64 plus 13-77. No jest tak. No jest. Mój kolega ostatnio mówi tak, jedziesz w tym roku na narty. Ja mówię, wiesz co, nie wiem jeszcze ten koronawirus, nie wiem czy tego, czy nas będzie stać, wiesz, tam coś tam marudzę. On mówi, no wiesz, bo to jeszcze, tak mówię, patrząc na ciebie, na twój PESEL. 2-3 lata możesz pojeździć. Tak, to tak jeszcze z 5 lat, a potem tak mówi, to korzystaj. Ja mówię, kurczę, rzeczywiście, no bo potem trzeba będzie uważać. Mam znajomych moich włoskich, mam znajomych, mam 80 lat, jeżdżą na nartach. I... A ty jeździsz na nartach? Jeżdżę na nartach. Ja jeżdżę, nauczyłem się we Włoszech, w Juventusie się nauczyłem jeździć na nartach. Oczywiście w kontrakcie miałem zapisane, że nie mogę jeździć na motorze i nie mogę jeździć na nartach w kontrakcie profesjonalnym. W Juventusie miałem. Ale byłem przyjacielem Michela Platiniego, zresztą jestem do dzisiaj. A Michel Platini to był najbardziej ulubionym zawodnikiem pana adwokata Anieliego, który był historią WOW, bo w tym czasie to właściwie można powiedzieć Fiat, cały przemysł, polityka, wszystko było w jego rękach. No i on w poniedziałek zawsze rano dzwonił do Platiniego i mówi, słuchaj, jedziemy do Sestier na narty helikopterem. Jak to wyglądało? No i Platini zawsze mówi, tak, adwokato, ale ja chciałbym Zibiego też z sobą wziąć. Nie ma żadnego problemu. No iśmy jeździli, wyglądało to tak, że myśmy zjeżdżali na górę, zjeżdżali na górę i wracaliśmy do Turynu. Po Sestier do Turynu to było 25-30 minut. Myśmy o 9 rano wyjeżdżali, o godzinie 1 byliśmy już na obiedzie. I tam się nauczyłem jeździć na nartach. Fantastyczna jest. Jazda na nartach jest fantastyczna. A ja widziałem takich Włochów kiedyś właśnie we Włoszech, którzy przylatywali sobie weekendowo tylko helikopterem i potem znowu znikali z hotelu, wiesz, tak. No tak. Bogaty kraj. To znaczy inaczej, Włochy mają jedną rzecz dobrą. Włochy, czy bogaty kraj, to nie wiem, bo przychodzi kryzys. Kryzys teraz jest duży. Strasznie. Natomiast we Włoszech jest 3-4 według mnie warstwy społeczne. Ludzi bardzo bogatych, ludzi normalnych, ludzi przeciętnych i ludzi biednych. I to, co Włochy oferują, to wydaje mi się, Włochy są dostosowane do portfela każdego z tych. Ten biedny też może sobie dać realizować, bo nie musi mieszkać w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy, bo to, co musi kupić, jest trzy razy tańsze. Ale myśmy, że tak powiem, nasza historia to jest gdzie od 89 roku. Myślisz się pod górkę przez 40 lat. Ty nie pamiętasz takich czasów, bo to jest troszeczkę młodszy ode mnie, ale niedużo. To ja pamiętam, jak ktoś pracował w rzeźni w Polsce kiedyś, to były to najniższe pensje. Wiesz dlaczego? Nie. No bo już było założone, że jest rzeźni, że ukradniesz, wyniesiesz tyle i gdzieś tam sobie tego dorobisz. Mięsa, jak pracowałeś w rzeźni, to była najtańsza, ale pracowanie w rzeźni to było... Jesteś zabezpieczony, no mięso we wszystko. Miałeś status społeczny nieprawdopodobny, kto pracował w rzeźni, to... Ja miałem dziewczynę na studiach, z której tata był weterynarzem. I wiesz, jak on badał zwierzęta przed ubojem, no to mu dawali potem to mięso i ona miała, słuchaj, pełen zamrażalnik, wiesz, schabowy ten. Ja byłem zawsze najedzony na studiach. Ja miałem wujka jednego. No można opowiedzieć, nie? To już chyba wszystko przedawnieniu uległo. Wujek uległ przedawnieniu. Wujek pracował w Romecie. Romet to były zakłady rowerowe, bydgoskie zakłady rowerowe, to się nazywało Romet. Wiesz, jako młody chłopak sobie z tego nie zdawałem sprawy, jak to miałeś 6, 7, 8, 9, 10 lat, ale później to łyknąłem. Że u mnie co 3 miesiące stały zawsze dwa nowe rowery. Jakie w zasadzie, przecież ani z bogatej rodziny było, ani z dziewięć, a rowery ciągle były dobre. Ale wiesz, raz się pedał wyniosłeś, raz kółko, I się skręciło, rowery skręcało. No dobre. Tak było kiedyś. No u nas z kolei w Niewiadowie, jak produkowali przyczepy, to te przyczepy były odlewane były w takich matrycach jakichś. No i te matryce były tylko, one były bardzo mocne, wiesz. I te matryce były po dwóch przyczepach wyrzucane na śmietnik. I ludzie brali te matryce, bo wiesz, co z nich robili? Na działkach piwnice. Bo jak to wkopałeś w ziemię, to schodziłeś sobie do pomieszczenia. Aha, bo to było już zamknięte, to było tak jak te do benzyny, zbiorniki. Tak. No bo to wiesz, oklejało się tego się wyciągało. Dołożyłeś czy te. To i słuchaj, miałeś normalnie, wiesz, taką konstrukcję. Trzeba było kombinować. Kombinować.
Zawsze trzeba było. Ja pamiętam, ze mnie się moje dzieciaki śmieją i zawsze, bo ja lubię to opowiadać. Mówię, jak ja miałem 15 lat, mój ojciec pracował w miejskim przedsiębiorstwie energetyki cieplnej w Bydgoszczy. Oczywiście był jakimś tam kierownikiem drobnym czy coś takiego, ale na zimę zawsze brał dwie kotłownie, żeby sobie dorabiać, prawda? Mhm. Czyli w tych kotłowniach trzeba było rano tą szlakę wyczyścić, kocioł opróżnić i tam 20-30 taczek do tego kotła wrzucić, no bo to było centralne ogrzewanie i tak dalej, i tak dalej. Ojciec brał dwie takie kotłownie i kto jedną przez całą zimę robił? Ja z bratem. No czyli tak. Jak byśmy szli na 8 do szkoły, to myśmy stawali o godzinie za 15-6. 15 po 6 do 7. Nie, my byliśmy w jednej kotłowni, ojciec, ojciec, myśmy w dwójkę to robili, żeśmy czyścili, wrzucali, taczka, cach, czyli potem człowiek miał siłę i inaczej myślał. No, trzeba było kombinować. Mój tata nauczyciel z kolei na wakacje brał kioski ruchu nad morzem, wiesz? Aha. I wtedy, wiesz, i kombinował, żeby jak najwięcej towaru mieć. I on potrafił przez wakacje zarobić tyle, co przez rok pozostały w szkole na etacie, wiesz, nauczyciela. W karty, ile się w karty grało. No. W karty, żeśmy grali w kierki, w pokera, we wszystko, w brydża. Wszystko, ale jak to się mówi, ale gra w karty niesamowicie rozwija. Tak. Intelekt. Intelekt, granie w karty, przewidywanie, wiele rzeczy. Poza tym no, nie było tak jak dzisiaj czasami. Ja myślę, to czasami jest smutne. Ja też to lubię. Słuchawki sobie założyć, wsiądę do samolotu, słuchaweczki. Ale ty Netflix. Tu w książce piszesz, że jak się zapytał cię dziennikarz, czy też nosiłeś takie słuchawki w tamtych czasach, byłeś nie, piłkarzem. Nie, było to, czegoś nie było czegoś takiego. Nie było czegoś takiego. No, wcześniej, dzisiaj też człowiek wsiądzie do samochodu, Netflix czy coś tam, jak sobie się człowiek izoluje. Ale kiedyś się żyło w grupach. Grupa. Kiedyś żeśmy wszyscy. Ludzie między sobą rozmawiali. Kiedyś żeśmy grali w Widzewie, w pokera i pamiętam, Leszek Jezielski był trenerem, no i cztery grało, a następnych 16 patrzyło. Oczywiście tak. Wtedy ta kultura, dbanie o własne ciało było trochę inne, ktoś tam z piwkiem, ktoś tam Papierosy były wszędzie, wolno było palić wszędzie. Pamiętam, kiedyś tam trener Jezielski puka i wszedł do tego pokoju, my przerażeni, że trener nas złapie, a trener Jezielski wchodzi i mówi, kurczę panowie, co tak na dymie, przecież tu nic nie... Nic nie widać, ale nic nie zrobił, tylko też nad tym stołem się pochyli i patrzył, jaka stawka jest, kto jak jest. Gdzie to dzisiaj do pomyślenia? Nie do pomyślenia. Nie, no gdzie? Ale ty kiedyś mi powiedziałeś taką jedną rzecz, bośmy raz siedzieli na takiej kolacji i ja cię ciągle o coś wypytywałem, możesz nie pamiętać, że ty mówisz, że pamiętam, że wtedy tak krytycznie patrzyłeś na tych piłkarzy, o których Olaf kiedyś powiedział, że dlaczego oni tak źle grają w piłkę, bo stoją w korkach, czyli stoją, a ty mówisz, że ty wszędzie biegałeś, że ty treningiem, ale że ty jako chłopak, jako młody człowiek, jak mama ci kazała gdzieś pójść, to ty nie szedłeś, tylko biegłeś. No tak, no jak się wyszło wysłać kupon totolotka, pamiętam 10 zł kosztowało, tu w sobotę. Składany na 3. Składany na 3 i ojciec zawsze mówił w sobotę, za 15:07 do wpół do 8 tylko był czynny. Zbyszek, masz tu 10 zł, wyślij mi kupon, to trzeba było 300-400 metrów biegiem w tą i z powrotem, no bo trzeba było szybko to... I masz trening. Ale generalnie, ja muszę powiedzieć, coś w tym jest, bo tak, ja nie wiem, czy... Smolarek z kolei za końmi biegał w jednostce. Coś w tym jest, że my dzisiaj bardzo często słyszę, że dzisiejsi piłkarze nasi, jak wyjeżdżają za granicę, to mają takie stwierdzenia, wywiady, robią, że no, pierwsze pół roku musiałem się przyzwyczaić do reżimu, do natężenia w klubie. Jak ja pojechałem do Juventusu, to ja przez pierwsze pół roku się przyzwyczaiłem, żeby rozluźnić się troszeczkę, żeby trenować tak jak oni, bo ja coraz więcej w Polsce trenowałem. Ja tego nie rozumiem, bo można być słabszy piłkarsko, ale my powinniśmy mieć absolutnie przekonanie o tym, że my fizycznie motorycznie, pręd, szybkość, byliśmy tak sami jak oni, albo siła, i lepsi. Bo wtedy możesz u przeciwnika zabić wiele jego cech. Znaczy, jeżeli my umieramy, gramy sobie w piłkę, jeszcze teoretycznie nasze kluby, grają sobie w piłkę od klubów tych mocniejszych, jeszcze umierają wcześniej na boisku, to się musi skończyć i tak, jak się kończy. Pierwszą połowę. No tak, ale w piłce trzeba mieć zrobić, do sportu zawodowego trzeba mieć zrobić. No dobrze, a to cię zapytam o coś takiego, bo dla laika zawsze, jak pytają aktora, to mówią, Boże, jak pan się tyle tekstu nauczy na pamięć, a piłkarza zawsze pytają, panie, jak pan 90 minut biega cały czas? A to nie jest tak, że biegasz cały czas. Panowie, w piłce się bardzo myśli, niż biega. No. W piłce się przebiegnie gdzieś między 10 a 12 kilometrami. No co to jest 10-12 kilometrów półtorej godziny? 10-12 kilometrów półtorej godziny. To ja dzisiaj, jak idę przebiec 10 kilometrów, to się z każdym zakładam, że gdzieś robię około 55 minut, no bo niedawno zresztą biegłem ze znajomym, żeśmy biegli, zrobiłem 54 chyba 30 czy coś takiego, bo tam trenuję dwa razy w tygodniu, to jest 55, to jest półtorej godziny, to jest 10 kilometrów. Dlaczego? Z czego 70% to jest trucht, wolno,
potem jest marsz i sprinty. Tak. I sprinty, czyli według mnie no, piłkarz zawodowy no, nie może płakać, że gra co 3 dni, ja co 4, Camp Nou, co 5. Byłem, żona mnie zabrała, jak byliśmy w Barcelonie, na ten słynny stadion, na którym no, zresztą strzeliłeś 3 bramki Belgom. Z czym mam anegdotę super związaną. I powiem ci, że ja patrzyłem na Messiego, bo grała Barcelona wtedy. I on praktycznie cały mecz przechodził, on dwa razy się zerwał i strzelił 2 bramki. No, on wiedział kiedy. Ale ja myślę, boją się. Ja myślę, że ktoś kiedyś udostępnił te dane, chyba to się dzisiaj nazywa ISTAT, czy coś takiego. Są dane, które analizują grę każdego piłkarza, ile razy dotknął piłkę, ile miał sprintów, ile. Według mnie Messi dzisiaj jest takim fenomenem, że on 70% to chodzi po boisku. Tak, on chodzi, on spaceruje, on po prostu stoi w miejscu, czeka. A tak jak teraz zaczyna to być, że Barcelonie brakuje trochę wyników, to zaczyna to bardziej być uwypuklone i to zaczyna to przeszkadzać. Tak. Bo w szatni to nie jest tak, jak wszyscy myślą. W szatni też jest zazdrość. W szatni piłkarze patrzą na tego lepszego, bo zarabia 3 razy więcej i od niego oczekują dużo więcej. W momencie, kiedy ty im dajesz dużo więcej, dajesz im wygrywać meczów, to jest inaczej tolerowany, ale jak jest moment taki, że ty jesteś najlepszy, stoisz na tym boisku, to zaczyna to niektórych uwierać. Muszę zagadać o to, bo wiesz, ja zdawałem do szkoły teatralnej 2 raz. W Łodzi? Tak, w momencie, kiedy... Przy parku tam, tak? Tak, na Targowej. Na Targowej. Zdawałem w dzień po 3-0 z Belgią. Ja tak się darłem na tym meczu, że straciłem głos. A musiałeś coś tam powiedzieć. I poszedłem na egzamin wstępny, z którego mnie wyproszono, bo ja miałem taki głos. Wiesz, chodzę na egzamin i mówię, dzień dobry. A Jan Machulski, świętej pamięci, dziekan, mówi do mnie, dzień dobry, panie Czarku, co się stało? Ja mówię, mecz był z Belgią i krzyknąłem. On mówi, no, ja też. Do widzenia. To był mój egzamin. Koniec. I ja się ustawiłem po papiery, żeby je zabrać z powrotem, jechać do domu, no bo no, jak można sprawdzić takiego kandydata. I on mnie przepuścił. Bardzo dobrze. Do drugiego Czyli etapu miał awansem. Miał przeczucie. Bo tak, bo on miał mówi, przeczucie. No jak, musimy chłopaka sprawdzić. Bo, dzięki Bogu, że miał przeczucie, muszę powiedzieć, że dobra decyzja. No, a dzięki Bońku ja straciłem głos. Słuchaj, no. ale ja muszę powiedzieć, że dzięki tej decyzji, bo ja kilka razy mnie nieźle zabawiłeś, no bo kilka, nie będę ci to trzeba, że lubię ciebie oglądać, mógłbym opowiadać o wielu filmach, ale mistrz, tak, Boniek ale mi to mówi. Jedną rzecz powiedziałeś, teksty, prawda? A tam też czasami w niektórych reklamach gdzieś grałem, człowiek, to trzeba się to nauczyć na pamięć, ale ja bardzo często lubiłem dodać coś swojego. Wam się to zdarza, czy nie bardzo? No jak jest współczesny tekst i reżyser na to pozwoli, to tak, to próbujemy na próbach, ale wiesz, no w klasyce się nie da. Nie da, nie to da. Już są... Trzeba iść... Tak, no to już po literach, po nutach. Po nutach. Ale to tak jak jest z graniem Chopina, wiesz, niby nuty są te same, a jest artysta, który coś takiego dołoży tak. w wykonaniu, że to brzmi inaczej. No to jest, też jest ciężki. Tak jakbym cię zapytał o piłkarzy. No, przecież wszyscy gracie tak samo. Lewe skrzydło, prawe skrzydło. Nie wiem, 4-4-2. No i wszyscy grają to samo, a jednak jest inaczej. Że ta piłka inaczej krąży, ona ma inny rytm. Zmienia się rytm, szybkość podania, dokładność podania, opanowanie tak. piłki. W piłce, pomysłowość, ja wiesz, mówię, schematy. W piłce najważniejsze jest technika użytkowa. To znaczy, musisz umieć piłkę przyjąć i ją oddać. Jak nie masz z tym problemów, to jesteś piłkarzem. Ja miałem I potem różnica. Ja umiałem oddać, przyjąć. Ale to jest ważne, ci powiem coś, piłkę przyjąć, bo jak piłkę przyjmujesz i musisz ją 3 razy sobie poprawiać, to możesz grać u nas. Ale gdziekolwiek wyjdziesz za granicę, to już... Już za późno, to już zabiorą. Jesteś zawsze... Spóźniony. Jeżeli masz dobrą technikę użytkową, do tego masz wydolność i tak dalej, to możesz myśleć o tym, żeby robić karierę. Z tym, że kariera nie zależy odtąd do dołu, tylko odtąd do góry. Różnica jest w głowie. Różnica w głowie. Czasami no to... widzisz piłkarzy, którzy potrafią podbić 1000 razy, klepnąć piłkę 1000 razy, ale jeden robi karierę, a drugi nie. I zapytanie dlaczego? Dlaczego? No, różnica jest w głowie. No widzisz, bo u nas w aktorstwie jest na tym, to Hanusz kiedyś stwierdził, że no niby wszyscy gracie tak samo, ale jednego chcesz oglądać, a drugiego nie w aktorstwie. Na czym to polega? Jak go zapytałem, on mówi na wdzięku, że aktor musi mieć wdzięk. Coś musi mieć. Tak. A u piłkarza? Co musi mieć w głowie poukładane? Aktor musi mieć twarz, która mówi. Która ma jakieś... Coś musi coś mieć. Coś wyraża. No tak, nie wiem... Romek Kosowski, tak? Roman Kosowski. Roman tak. Kosowski, no. Na Roman, jak spojrzałem, to było... Już wiadomo. Nie musiał się odzywać, prawda? Coś tam sobie myślałem. Czy ta głębokość aktora to też jest chyba jednak też oczy, twarz, tak. sposób mówienia.
Ostatnio Triumfy święci taki serial na Netflixie, nie wiem czy widziałeś, Gambit Królowej. No przeczytałem, co? Nawet zacząłem się denerwować, bo wróciłem do szachów. No więc widzisz, ja nie widziałem, że można zrobić film o szachach, który jest tak trzyma w napięciu. I teraz, i ty mówisz, że to jest wszystko w głowie, bo oczywiście. Ty też mówisz o tym, że jak przed meczem na Mistrzostwach Świata, że potrafiłeś się leżeć i pewne rzeczy przewidywać. Na czym polega koncentracja u piłkarza? Że co, że nie śpisz i sobie kombinujesz tak jak szachista, że jak on w prawo, to ja w lewo, jak on szybciej, to ja wolniej. Akurat w piłce trudno to do końca sobie przewidzieć, bo dam ci taki prosty przykład. Czasami jak trenerzy pokazują gdzieś tam NBA, jakieś ligę, koszykówki, gdzieś tam w Stanach, to jak ten trener rozrysowuje, jak jest time out, rozrysowuje, ty do tego. Tak. Ale w piłce nożnej też piłce tak tego nie może takie. Zrobić, bo to nie jest, w piłce pierwsze podanie może być niecelne, bo grasz nogami, czyli nogi są mniej precyzyjne. Natomiast koncentracja, ja na przykład przed meczem zawsze lubiłem się koncentrować, obecnie z kim grałem. I ja pamiętam sam, byłem taki wyłączony już 12 godzin przed meczem, spokojnie chłopaki analizował. Sobie coś niektórzy tego ale ci co żartowali, to byli ci co wszyscy co na ławce siedzieli. Aha, no tak. Ty wiedziałeś, że od ciebie coś zależy, to byłeś bardziej skoncentrowany i to na tym polega. Koncentracja, ja dzisiaj widzę, że przed meczem są drużyny, które przed meczem w szatni się nakręcają i leci bardzo mocno muzyka. Jakaś taka... Energetyczna. Kurczę, ja przed meczem miał słyszeć muzykę energetyczną w szatni na jakimś tym, na jakimś wolumie takim, wiesz, maksymalnym, to bym oszalał. Ja lubię cisza, spokój, muszę się skoncentrować, muszę sobie korki sam wkręcić, prawda? Bo ja sobie no ty sam właśnie mówisz, że sam sobie korki zawsze wkręcałem sobie. Moje buty, ja się nigdy na boisku nie ślizgałem, a boiska nasze były 3 razy gorsze od tych dzisiaj, bo grało się na błocie, nie było tych sztucznych płyn. To widać po fotografiach. Brawo. Jest takie, jak Surlit właśnie do ciebie podbiega, się obejmujecie, cali czarni jesteście. Cali czarni, coś tego. Ale ja się nigdy nie ślizgałem, bo ja zawsze przed meczem, 1,5 godziny przed meczem chodziłem na murawę. Palec do środka, zobaczyłem co jak, czy trzeba 13 wkręcić. Gdzie więcej wody, gdzie mniej. Czy trzeba 13 skręcić z przodu, 15 z tyłu, czy 11, 13 w zależności to czy można grać w lankach, prawda, czyli w tych butach z gumowymi korkami, czy w butach normalnych i się nie ślizgałem. Ale to na tym polega koncentrata, to jest zdolność też przewidywania, antycypacji. To jest w piłce jest najważniejsze. Dlaczego niektórzy strzelają bramki? Przykładowo są napastnicy, którzy mówią tak. Kurczę, dlaczego nie strzeliłeś bramki? No bo nie spodziewałem się tego podania. No, jak się nie spodziewałem. Co to ty za napastnik jest? Jakbyśmy wszyscy byli i grali w polu karnym i do nas by tylko dochodziły podania, któreśmy się spodziewali, to ja uważam, że ty też byś mógł być napastnikiem, bo byś się tutaj przygotował, byś też strzelał. Na tym to polega. Dołożył nogę czy... Antycypacja, wyprzedzenie, skoncentracja, sposób myślenia. Dlatego jedni robią karierę, drudzy nie robią. To jest wszystko to. Lewandowski jest zresztą tego przykładem. Mhm. Lewandowski to można go rozbierać książkowo, prawda? Że to jest co roku 10% więcej. Co roku. Niesamowite. Więcej trochę masy mięśniowej, pewności siebie, innego wypowiadania się, inna pozycja na boisku dołożona i tak dalej, i tak dalej. Robert to jest takim przykładem, że jak się idzie do przodu, to można iść do przodu i właściwie nie wiadomo, kiedy nastąpi ten koniec, prawda? Że mur, że mówisz, no cholera, tu już nic więcej zrobić nie. Kurczę, ale wiesz co, ja czytam ostatnio. Wiesz, czytam skład naszej drużyny, to powiem ci, że to na papierze to jest zajebiście wygląda. To myślisz? Są takie, naprawdę. No ja patrzysz myślę... na inne drużyny i ja mówię, no kurczę. No ale my z tymi innymi drużynami. No zobacz, ale zobacz, Krychowiak ostatnio w Lidze Mistrzów, w Lokomotywie, no, przecież rozegrał fenomenalny mecz. U nas w reprezentacji no nie wyszło, nie poskładało się. No tak, na pewno wiesz, mamy trochę trudniejszy. Na pewno mamy trochę trudniejszy. Ale to świetni piłkarze, genialni. Wiesz, tak, nie możesz się do nich. Ale żeby było jasno, piłka jest najlepszym sportem i dlatego się najbardziej wszystkim podoba, bo stwarza możliwość wygrania drużyny słabszej z drużyną mocniejszą. Myśmy z tego korzystali. Nasza historia buduje się na meczu na Wembley. Tak. Przecież Anglicy byli od nas 3 razy lepsi. No to i piłka, czyli my czasami jesteśmy Polską z Wembley, ale czasami jesteśmy Anglikami z Wembley. Na tym polega piłka. Piłka daje możliwość. To ładne. Piłka daje możliwość słabszemu wygrać z lepszym. Ja muszę ci powiedzieć coś. Ja, jak miałbym ostatnie lata pamiętać, to najbardziej mnie wzruszył mecz Polska-Niemcy na Stadionie Narodowym. 11 chyba października 2014 roku. Myśmy nigdy po wojnie z Niemcami nie wygrali. Nigdy. Z RFN-em, a potem już z Zjednoczonymi Niemcami, żeśmy nigdy nie wygrali żadnego poważnego meczu. Ja pamiętam jak dzisiaj, 56 tysięcy ludzi, no orgia totalna przy tych bramkach, ci ludzie wszyscy się całowali, czyli
I myśmy nie byli drużyną lepszą. No. Myśmy byli bardziej skoncentrowani, wykorzystaliśmy dwie, trzy sytuacje. Zmotywowani, tak. Wykorzystaliśmy dwie, trzy sytuacje. Wykorzystaliśmy to, że oni byli mistrzem świata i oni jeszcze we wrześniu myśleli o tym, że oni są mistrzem świata i że wszystkim muszą wygrać, bo są mistrzem świata. Okazało się, że w piłce ta koncentracja, cechy wolicjonalne, chęć, drużyna, dobra taktyka spowodowała, żeśmy zrobili coś historycznego, czy chłopaki zrobili coś historycznego, ale to jest tylko w piłce możliwe. Tak. W innych grach, na przykład w siatkówce, za każdym razem jak piłkę przebijasz, to masz jeden mały punkt. Na koniec musisz je dodawać. Wiadomo, że słabszy tych punktów mniejszych zrobi mniej, prawda? Tak. W koszykówce masz 25 czy tam 20 sekund na rozgrywanie akcji ofensywnej. Wiadomo, że ten i sumujesz punkty. Wiadomo, że lepszy ma większą możliwość sumowania tych punktów, na koniec wygra. Natomiast w piłce możesz mieć 30 akcji, 20 interwencji bramkarza, 5 rzutów rożnych, 2 rzuty karne. Pójdzie jedna akcja, strzelisz bramkę i wygrywasz. Piłka ci daje coś, czego nigdy nic nie ma. Dlatego mówiąc o naszej reprezentacji, mamy fajną, dobrą reprezentację, ale mamy też deficyty, bo mamy deficyty, bo sami byśmy się zaczęli zastanawiać, kto ma grać na lewej obronie, to ty będziesz miał swoich kandydatów, tak, ja swoich, tak. Ale nikt nie będzie przekonany, który lepszy. Natomiast jak gramy z drużynami niektórymi, to po prostu mają większe zasoby ludzkie, mają jeszcze więcej piłkarzy. No to się z tym zgadzam, że my jesteśmy drużyną dobrą, mocną. Wspaniałą. Ja teraz oglądam, wiesz, powinna lepiej grać. Ligę angielską, wiesz, jak ja patrzę, jak gra Mateusz Klich w Leeds, no to słuchaj, no czapki z głów. Musimy kilka rzeczy powiedzieć. Nie ma się co ukrywać, to można powiedzieć, że trochę jest, że tak powiem, społeczeństwo gdzieś tam chciałoby, żebym zmienił tego. Ktoś powiedział, że dlatego kiedyś kadra była lepsza, bo trenerzy, czy Piechniczek, czy Górski mieli więcej czasu na zgrupowania, no bo wszyscy, większość piłkarzy grała w Polsce. Mogli ale to brać nie tylko Polscy, a nie tylko polscy trenerzy mieli takie możliwości, ale zagraniczni też. Natomiast to jest fakt, że to była taka 17 drużyna. Kadra to była naprawdę drużyna kiedyś, bośmy byli na 365 dni w roku, to byśmy byli z 200 razem na zgrupowaniach, no tak. Na obozach, na turnieje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, musimy się dostosować do wymogów świata i dzisiaj wszystkie drużyny są po 3 dni, po 4 dni. Czyli to nie już właśnie się mówimy, że trener, tylko to jest selekcjoner. Brawo, on musi wyciągnąć wnioski. Nie zasiłkę, że mamy dzisiaj takie jakieś drobne problemy, które musimy naprawić. Natomiast no, naprawianie problemów można dwutorowo robić, nie? Albo no to, poprzez cięcie, albo no, poprzez zastanowienie się dlaczego i no coś to trwa, usprawić. To jest proces, to nie ma się, tak, to nie jest takie proste. Poza tym tak, no. Jak przyjedzie kadra i ma zdrowego Zielińskiego, zdrowego Klichowiaka, zdrowego Lewandowskiego, zdrowego Szczęsnego, zdrowego Klicha, zdrowego Bednarka, zdrowego Grosickiego i wszyscy w formie, wszyscy grają, to ta wartość drużyny jest X. Mhm. Ale jak przyjedziesz na kadry, tak, ten jest po koronawirus, ten no przez ostatnie 3 miesiące nie grał, nie dotknął placu, ten jest pod formą, no to już jest X minus no tak. Coś tam, potem trzeba analizować. Natomiast to, co ci powiedziałem, pamiętam, my sobie nigdy nie zrobimy, bo my zawsze chcemy być Polską z Wembley. Ale nigdy nie myśleliśmy o tym, że my czasami możemy być Anglikami z Wembley. No niestety. Piękne. No taka jest prawda. Dlatego w sporcie no, są zwycięstwa i porażki. Porażki się tam więcej pamięta niż zwycięstwa. Zwycięstwa to jest po meczu. Niestety, ale zabawa, szampan, malinowa, tatar. Malinowa, tatar, wódeczka. Wódeczka tak. I tak dalej. Malinowa to jest taka restauracja. Restauracja w Grand Hotelu. I to jest zwycięstwo. A co to jest porażka? Biczowanie się, smutek, idziesz do domu, nie śpisz, analizujesz, nie wiesz dlaczego, nie wiesz z jakiej przyczyny. Na drugi dzień się z pogrążonymi oczami takimi budzisz, idziesz, kupujesz gazetę, wszyscy na ciebie tak, jadą. Znaczy, to wiesz, czy komuś się wydaje, że jak nawet idziesz po ulicy, że jak na ciebie patrząc, to takim jakimś, wiesz, tak, szyderstwem czy coś takiego. Myślisz, że to wy tak też jest. To macie? No, oczywiście. Oczywiście, że to mamy. I tych umiejętność wyjścia z tego. Umiejętność pójść w drugą stronę, przełamania się, pewnie nic się nie stało. Nie jest to proste. Oczywiście gratyfikacje są fantastyczne i lepsze i zarówno wy, jak i my, chociaż wasz świat jest troszeczkę dużo cięższy i na pewno nie jest na takim poziomie, jak teraz dzisiejszej piłki, tam w ogóle nie ma o czym mówić, czy coś takiego, ale w sumie gdzieś jesteśmy uprzywilejowani. Trzeba sobie z tymi problemami dawać radę. No tak, to rzeczywiście, bo to jest w ogóle te pieniądze, to jest oddzielny temat na oddzielną audycję, bo wyście nie mieli takich możliwości jak piłkarze teraz. Nie, tu piszesz bardzo ważną rzecz. Piszesz, że piłkarz zaczyna grać w klubie, a on już myśli o tym, żeby zmienić klub na lepszy, gdzie lepiej płacą za granicą. Że jeszcze tu nie pokazał tak, wszystkiego. Ale to nie chodzi o piłkę. Tu wydaje mi się, byśmy musieli dotknąć jakieś wartości społecznych czy coś takiego. W ogóle się ludzie zmienili. Nie? Kiedyś na podwórku
To nie było tak, że był syn dyrektora, syn sprzątaczki. Były wszyscy, zasady. Krzywo chodził, dostawał z liścia, chodził byli, prosto. Wszyscy byli równi. Wszyscy byli równi. Dzisiaj wiesz, dzisiaj to inaczej jest traktowany syn sprzątaczki, inaczej syn dyrektora, inaczej syn właściciela jakiejś stacji telewizyjnej, nieruchomości, wiesz. To, u nas tego nie było, u nas były zupełnie inne relacje, inne mechanizmy. Ja pamiętam, jak ja grałem w piłkę i zaczynałem grać w piłkę, to mnie to w ogóle nie interesowało, ile ja będę zarabiał. Gdzieś tam dostawałem jakieś pieniądze, leżały na tym, w szafie gdzieś na tym. Ale dokładnie u nas na zawodzie to a jest. A teraz piłkarz zaczyna 15-16 lat i już jest nastawiony na to, kiedy będzie pierwsza kasa, kiedy będzie pierwszy samochód. Żartuję. I są młodzi ludzie i ja się czasami nie dziwię, że oni mają problemy, że gdzieś wpadają w jakieś hazardy, że gdzieś wpadają, że gdzieś tracą tą przyjemność uprawiania sportu dla samej satysfakcji, że mogę sport uprawiać, tylko chcą na tym zarabiać. Ale dokładnie pieniądze. Tak jest w moim zawodzie, że to jak ja proste. Przychodziłem na plan jako młody aktor, to pierwsze było, panie reżyserze, co mam zrobić? A teraz przychodzi młody aktor i mówi tak, gdzie jest moja przyczepa? Poproszę kawę. Tak. Gdzie jest moja umowa? Dlaczego ja tyle zarabiam? Wiesz, to jest taka rozmowa, Holender. Szkoda, nie? Znaczy, ja nie wiem, czy szkoda. Ale to ogólnie powiedziałeś ważną rzecz. Bo my się będziemy płakali, że nie, kiedy, ale będziemy do wniosku, że kiedyś było lepiej też. Powiedziałeś. To nas zaresztuje. Nie, że lepiej. Że lepiej mieliśmy w głowach poukładane. Nie, może oczywiście, tyle, oczywiście. No. No, ja mówię tak, jak jesteś młody, jesteś dzieckiem, żyjesz, dorastasz, coś takiego, to pieniądz nie odgrywa żadnej roli. Ale powiedziałeś na cmentarzu, pieniądz też nie odgrywa żadnej roli. Natomiast to pomiędzy trzeba umieć sobie ułożyć. Wiadomo, pieniądz pomaga. Jak pieniądz pomaga być szczęśliwy, nawet pieniądz ci rozwiązuje 100 tysięcy problemów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli pieniądz jest jedyną benzyną, która cię nakręca... To nie. Ale mówisz tu ważną rzecz, to ja powtarzam to swoim widzom. Pieniądz ma być za tobą. W wagonach, ale za tobą. Tu masz mieć ideę, masz mieć mecz, ja mam mieć rolę. Wiesz, to jest dla mnie ważne. Ja nie wiem, jakbym dzisiaj myślał, ale ja tak myślałem, dajcie słowo honoru, bo jak ja miałem 22 lata, 23 lata, w Polsce był stan wojenny i tak dalej, gdzieś tam to już mi mówili, słuchaj, wyjedź za granicę, jak wyjedziesz, to po 3 miesiącach możesz już grać, bo to z względów politycznych cię FIFA... Ja w ogóle tak nie myślałem, nie, no powiem weczu, mówicie, ja to gram do 26 lat w Polsce, potem będę chciał wyjechać, chcę skończyć studia, chcę sobie coś, pieniądze mi wystarczają na dzień, ja nie myślałem, że ja muszę zarobić pieniądze, że mi starczyły na całe życie. Dzisiaj piłkarz, jak gra, to często myślę o tym, że musi zarobić nie na całe życie. Na całe życie swoje dzieci wnuków. taka jest sprawa. Przecież ci niektórzy piłkarze, jak wiesz, jak nie popełnią błędów, no to mogą żyć przez następne 250 lat. Ciężko tak długo żyć, prawda? 250 lat. No. Natomiast tak dobrze powiedziałeś. Pieniądze kiedyś były za nami. Za nami. Ważne, miałeś na plecach, na turnieju. Mogło być ich bardzo dużo, proszę dzisiaj, bardzo. Dzisiaj są przed. No. A co zrobić? Taki jest czas. Kiedyś powiedziałeś taką śmieszną rzecz, jakaś dziennikarka cię zapytała, że kiedyś futbol nie był taki brutalny, a ty jej powiedziałeś, wyście nie mieli tyle kamer. Nie, no futbol kiedyś trzy razy bardziej brutalny. No więc, a nie było tyle kamer, one tego nie widziały. Kiedyś było 5-6 kamer na meczu. No tak, już. I nie było tych wszystkich powtórek, że gdzieś tam ujęcie zza bramki, ujęcie z boku, czy ktoś kogoś złapał, podar zrobił, czy coś takiego. Ale byliśmy, i ja mówię tak, byliśmy inni. Ja nie chcę mówić, że byliśmy lepsi, czy byliśmy gorsi. Natomiast byliśmy inni. Kiedyś nie wychodziły z szatni jakieś plotki. Kiedyś nawet jak piłkarze w tunelu coś do siebie mieli, czasami nawet dochodziło do jakichś tam rękoczynów. To tamto się zaczynało i tamto się kończyło. Dzisiaj to jest takie paplanie. Ja dzisiaj patrzę czasami na mecz. Jedna rzecz, która mnie zastanawia. No chłopy jak dąb, silne, zdrowe, ktoś im nadepnie na buta, krzyczą, ryczą, kładą się na tym boisku. Patrzą. Znaczy, chcą, żeby sędzia przerwał grę. Sędzia przerywa grę, przychodzi doktor i on się nagle podnosi. I on się jest gotowy do gry, nim sędzia zdecyduje o tym, żeby grę rozpocząć. To stary, no to jakaś... Nie było takiej symulki, nie? Nie, no gdzie? No, ale ja ci powiem, to w ogóle... Wierz mi, kto ze mną grał, to zawsze ja mówię tak, panowie, bólu przeciwnikowi nie wolno pokazać. Jak boli, to się podnosimy i gramy. I to nawet jak byłem widzewy, to już mówi, kurwa, panowie, jak gdzieś ktoś ci da z łokcia, gdzieś coś, podnosimy się i gramy. My nie możemy pokazać przeciwnikowi, że nas coś boli. Jak ja dzisiaj widzę, ile razy piłkarz wybija piłkę na bok, bo gdzieś tam ktoś leży, bo ma skurcz. Bo ma ból. No co z tego, że ma skurcz? Jak ma skurcz, to może normalnie wstać, na prostej nodze zejść z boiska, lekarz go może opatrzyć, a my gramy dalej w piłkę. Rozumiesz, że jak ktoś dostanie w głowę gdzieś krew, to sędzia jest od tego, sędzia może natychmiast mecz przerwać. Ale ja mówię, to jest taki fair play
na pokaz. Bo potem w 95 minucie, jak przegrywasz 1-0 i mecz się kończy, to w życiu byś piłki na, nie wyrzucił na bok, tak. Prawda? W życiu tylko chcesz strzelić bramkę tą wyrównującą czy coś takiego. Ja dzisiaj tego nie rozumiem. Wiesz? Oni są delikatni. Niby są wszyscy umięśnieni, gdyby się piłkarze są inaczej. Myśmy byli atletycznie tak są zbudowani. Tak, bo myśmy byli bardziej długodystansowcy, tacy 800-metrowcy, 1500 metrów, ten między libero między napastnikiem, to było to 60 metrów w środku, tam było co biegać, prawda? Mhm. Dzisiaj to się wszyscy przesuwają razem, strefami, blisko. Dzisiaj to jest więcej przyspieszeń, zahamowań, czyli oni dzisiaj mają taki, można powiedzieć, ciało 100-metrowca. 100-metrowca, tak. Myśmy mieli ciało takie już 400-800 metrów. Mają tyle tych mięśni, tego wszystkiego, i wszystko boli. No. Wyjdą do główki, dwóch wychodzi do główki, i jeden zawsze pada i udaje, że go... Tak, że dostał. Że dostał, że go głowa boli. To mnie najbardziej w dzisiejszej piłce denerwuje. Taka chęć takiego aktorstwa, taniego aktorstwa, żeby przeaktorzyć, pokazać, wymusić. Pytanie mam takie do ciebie. Jesteś prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Masz możliwość załatwienia biletu? Ile osób cię tak pyta, słuchaj, Duchu, załatw bilet. Ale wydaje mi się, że to jest absolutnie normalne. Normalne? To jest absolutnie normalne. To nie jest załatwienie. Ja jako prezes mam jakąś pulę, że mogę ludzi zaprosić na mecz. I to nie jest tak, że wszyscy muszą iść, wszyscy muszą kupić, wszyscy muszą przyjść. Jeżeli do mnie dzwoni przykładowo, nie wiem, premier i mówi, że chce przyjść na spotkanie, i premier mówi, że chciałby bilet kupić. No przecież bym był totalnym idiotą. No nie pana premiera trzeba zaprosić. Tak jak trzeba zaprosić pana prezydenta, tak jak trzeba zaprosić pana eksprezydenta, czy coś takiego. Znanego aktora, czy coś takiego. To brawo. To są normalne rzeczy. Ale jak będzie jakiś mecz, to numer mój masz. Nie mam właśnie. No dzisiaj sobie zapiszę. Dzisiaj sobie zapiszę. Jak kiedyś mi dałeś numer telefonu, ale to były czasy tych telefonów, to jeszcze się nie zapisywały. Pamiętasz, jakieś były takie Pell Pager, takie. Patrzcie, jaki numer do ciebie dzwonił, wychodzi do telefonu. I odzwaniałeś. Co za czas. Także gwarantuję ci, że jak są mecze reprezentacji, to jesteś zaproszony. Ale jeszcze muszę powiedzieć, że masz rację. Czasami się zgłaszają takie, o których ja zapomniałem w ogóle, że byli moimi kolegami, albo że ich znałem w ogóle. Wiesz, najgorsze jest to, że wszyscy ciebie znają i mówią, cześć Zbyszek, słuchaj, a ty tobie jest głupio powiedzieć, że nie pamiętam. To jest najgorsze, bo czasami tak, będąc osobą znaną, zresztą ty to samo masz, czasami gdzieś pójdziesz, ktoś ci powie dzień dobry, ty go nawet nie znasz i nie skoncentrowałeś się, nie odpowiedziałeś, bo nie tak. Inaczej mówię, ten do jakiś buck, do jakiejś ponury, dzień dobry nie odpowiadał. No czasami człowiek w ogóle nie wie, że ktoś ci dzień dobry powie, co ja staram się wszystkim odpowiadać, a czasami się zdarzy, gdzieś tam wejdę, ktoś tam. Bo jesteś w swoich myślach skoncentrowany na czymś innym, czasami tak jest. Są rzeczy normalne. Ale dobra, to będzie już na następny odcinek. Chcę, żebyś mi podpisał tę książkę. Bo ja już mam. Już masz tutaj? Cezary. Jakby coś to Cezary. Tak. Kurde, nie odczytam. Ty lekarz normalnie. Nie chciałeś być lekarzem? Nie. No a pismo masz jak lekarz. Yes, nie mógłbym wyroki śmierci podpisywać bez niej. Niewyraźny. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję za to, że zaszczyciłeś swoją wspaniałą osobą moje skromne progi i ten wspaniały kanał, który tworzę razem z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mnie oglądają. Cała wdzięczność. Ja również dla ciebie. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ja wam polecam tę książkę, bo jest doskonała, a czyta się jednym tchem. Słowo honoru. Świetnie się czyta. Tak. Dobrze, że wybrałeś te mecze. Lekka, łatwa, wchodzi. Tak. W pewnych momentach nawet wzrusza, w pewnych momentach da się uśmiechniesz. Tak. No taka powinna być książka. No tak. Ja się nie muszę z nikim rozliczać. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.